w temacie Slay the Spire, wyzwanie dnia. Dzisiaj mamy bardzo ciekawe. Pewnie będzie dosyć proste, ale sądzę, że dostarczy nam dużo frajdy. Co my mamy? Defekt. Odjazdowa modyfikacja świecidełko. Rozpoczynasz stalią, która składa się z jednej kopii każdej rzadkiej karty. Będzie ciekawie. Zielone karty, czyli karty cienia też będziemy mogli podać do naszej talii. To ani źle, ani dobrze. Oraz Midas. Przeciwnicy pozostawiają w sobie 3 razy tyle złota. Ale nie można ulepszać kart w obozowiskach. Więc będzie nas stać na mnóstwo rzeczy w sklepach. Let's go! Postaram się mówić trochę głośniej i wyraźniej. Przepraszam. Spójrz, nasza talia wygląda... Oj. O kurde. Nie złapałem tego. Nasza talia składa się ze wszystkich kart rzadkich. Defekta i cienia. Cholera. Nasza talia ma na start 36 kart. O bardzo, bardzo różnorakich działaniach. Mamy i obrażenia, i powidok, i detonację sfer, i hiperpromień, i bufor, i meteor, i echo. Misz masz wszystkiego, co się da. Niewiele bloku. Nie będzie wiadomo, za co się tu zabrać. Nie możemy ulepszać kart w obozowiskach. Co przy takiej dużej talii i tak nie jest wielce użyteczne. Znaczy po prostu odpalamy rozgrywkę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Liczymy na jakieś sklepy. Tu mamy sklep na środku. Tu mamy drugi. I elity. Tu jest, ok. Raz. Jakiś tędy. Albo uzbierać za 6500 tego sklepu. Dodawanie kart nie jest dla nas dobre, bo mam już pełną talię. Więc w sklepie raczej chcę wydać pieniądze na relikwie. Więc najlepiej złapać 2 sklepy, bo limit relikwii w każdym sklepie to tylko 3. Niektóre potyczki będą bardzo szybkie. Jeżeli będę coś dawał do talii, to raczej coś, co daje blok. Tak jak przeszywający jęk. Trzeba myśleć po prostu trochę inaczej. Nie. Usuń kartę, podmień, ulepsz. Ulepszę kartę. Powidok. Powidok. Żeby mieć zagwarantowaną kartę na starcie. Talia jest tak ogromna, że będzie strasznie niespójna. Więc posiadanie tej karty na początku. Wiemy, że zaczynamy od czegoś, co nam będzie generować blok. O. We'll be right back.
Nic. Nie była tura, dobra tura, ale nie wiedziałem co robię. Zapomniałem. Że mam formę echo. Posiadanie kart dwóch klas naprawdę miesza w głowie. Otwiera się do listów, może być. Blok za zero. Nie wiem, czy my potrzebujemy czegoś takiego. Chyba tak. O! Karta członkowska. Wszystko kosztuje połowę mniej. Więc chcę mieć wszystko, co dobiera karty. Anuluję energię. Zobutelkowany huragan. Jeszcze jedna moc gwarantowana w pierwszej turze. Wydaje mi się, że to ma sens. Zakonserwowany owad. Możemy pożyć więcej elit. O, super promie. Wspomniałem, że nie możemy ulepszyć kart. Oczywiście. Wspomniałem, że nie możemy ulepszyć kart przy ogniskach. Więc uczynienie tej karty startową to nie był dobry pomysł. Sądzę, że po ulepszeniu będzie to dobry pomysł. Też po ulepszeniu będzie kosztować 0. Usuń kartę stali. Niektóre karty nie będą w ogóle dla nas użyteczne. Jak na przykład... Powtórzenie, uderzenie gromu. To jest związane ze sferami. Znajdź kilka mikstur. Dobrze. Ojej, jakąś kartę możemy jeszcze dobrać.
co to miało być? Alchemia. Mam nadzieję, że chrupanie jabłka nie będzie przeszkadzać. Perfekcyjne 24 obrażeń. Okej, okay. Forum echo. To teraz będzie lightowo. Bufor raz dwa. Można jakąś moc zduplikować. Dziwne, co? Za dużo obrażeń. Mamy jakiś atak za zero? Nie. Forma hitel promień. Adrenalina. Zawsze bierzemy. No, ciekawe. Nie możesz zdobywać więcej złota. Niedobrze. Runicznej piramidy też nie chcemy. Nasze karty są generalnie drogie. Potrzebujemy więcej energii. Zostaje tylko obroża. Że limit 6 kart na turę nie powinien być aż takim wielkim problemem.
Będzie problem z adrenaliną. Zawsze jest coś, czego nie jestem w stanie przewidzieć. I zatrzymanie czasu też. No cóż. Nie mogliśmy nic nie wybrać. Stalówka. Kolejna karta, której nie potrzebujemy w talii. Błąd poznawczy. Uderzenie meteorytu. Na razie będzie ciężko to użyć. Bransoletka. No. Co mam robić z pieniędzmi, nie? Trzeba nam się do maksymalnych punktów życia więcej. Skorzystamy. Światek. Good. Zła kolejność. No trochę cienko z blokowaniem. Wykorzystam tę turę na zagranie formy echo. To dużo obrażeń. O. Zmiatane. Wybierz dwie karty, przywołaj sferę mrozu. Hologram. Hologram jest fajną kartą. Pozwalam dobrać coś po raz drugi. Oczywiście Lita. Nie, to jest szczególnie dobra ręka. Czekaj, przygotujemy się na kolejną turę po prostu.
Trudno się zdecydować. Bardzo, bardzo dobrze. Mam dużo drogich mocy. Ekstra powielenia. Wyszukanie. To też jednak... Wyszukanie to druga z kart obok adrenaliny, którą zawsze warto wziąć. Bo to po prostu dobranie jednej karty za zero. Mało tego. To więcej niż dobranie. Możemy którąkolwiek z naszej talii, która jeszcze tam została, dobrać na zawołanie. Usuń kartę. Bardzo proszę. Która karta z tych jest mało użyteczna? Mamy... Tęcza? Koszmar? Koszmar raczej będzie ciężko wykorzystać. Nawałnica ostrzy też nie jest za dobra. Niederbejora masz tyle kart. Koszmar jest potężny, ale strasznie dużo kosztuje. Nie możemy sobie pozwolić na takie coś. Mamy sklep. Lub dwie umiejętności. Też nasz walkę z sferą ciemności i to jest do niczego. Lub dwie umiejętności. Super. Blok za zero oraz sekretna broń plus. Działa podobnie jak wyszukanie, tylko że dobiera atak. A po ulepszeniu. Nie zostaje zniszczona po jednym użyciu. Nie znika z tego pola wykluczenie. Więc można ją używać wielokrotnie. Super. To nie jest nam potrzebne. To nie jest nam potrzebne. Och, och. Lody. Ma mało energii, ale być może się to wykorzystać. Zrobimy tak. Znaczy to... Rzucimy podwójnie gin. I tę drugą miksturę. Super. Prawie załatwiliśmy ich w jednej turze. Psydra, whatever. Nie. Książka. Przeklęta księga. A co mi tam? Enchiridion. To moja ulubiona. Zaczynasz każdą walkę z losową kartą mocy. Kosztuje 0 do końca tury. Czyli w praktyce działa to jak... mikstura mocy. Tyle, że gwarantowana na samym początku gry. Nie ma wyboru. Moc jest losowa. A każda moc jest użyteczna, gdy jest za darmo. A ze zmodyfikowaną ręką mamy dodatkowy, że tak powiem... bonus. Bufor. Czego się więcej, nie? Okej, bardzo dobrze, mam eksplozję zwłok. Więc wystarczy zabić jednego z ptoszków. 7 energii. Kurde, czemu tak dużo? No nic. Więc echo. Znowu forma. Impuls. Znowu zabójca raz dwa. Pozamiatane. Dwa skupienia, no niekoniecznie. Gdy otrzymasz niezablokowane obrażenie, przywołaj sferę gromu.
Zmumifikowana ręka jest świetna. Świetna z lodami. Gdyż jak widzimy, zagraliśmy wszystkie karty, jest tam nadmiar energii. Ponieważ wszystkie moce, a mam ich dosyć dużo, nie żyły koszt pozostały kart w ręce. Ale teraz ta energia nam nie przypada. Przypadkowa synergia. Więc ja dobiorę parę najdroższych kart. Stalówka. Wzmocnienie, bufor, zatrucie. Tutaj nasz aksamitna broża zaczyna być przeszkodą, ale i tak było warte tego, żeby ją wziąć. Adrenalina razy dwa. Tutaj możemy rzucić marazm za multum. Podoba mi się to. Podoba mi się to. Weźmy całą energię. Weźmy jeszcze raz adrenalinę. Błąd poznawczy. Taka coś nam nie przyda. Ma minus 17 do siły. Minus 11, przepraszam. Bomba. A dużo napisów. Wciąż mam jakiś atak za 0. Teraz najpotężniejszy atak. Trudno skumać, co się dzieje, prawda? Nie chcemy nic z tego. Posiadanie więcej energii nie jest aż tak potrzebne w związku z tymi relikwiami. Kwiatek, ręka, latarnia i lody. Fakt, że można zagrać tylko 6 kart. Ale wrzucenie kart stali, przepraszam, usunięcie dwóch robi niewielką różnicę przy 40. Podobnie jak dodanie jednej klątwy. No nic. Jedno mamy dużo sklepów po drodze. Dwa razy po widok. Tylko już nie da się przegrać. Pięć energii zostało po pierwszej turze. Dobrze, że mamy kartę z X. Thank you.
dwie dodatkowe karty w startowej ręce. Bardzo proszę. Jeśli nie zagrasz karty ataku, jeden więcej energii w kolejnej turze. Tak. Która karta tutaj jest znowu mało użyteczna? Nawałnica ostrzy. Fatalna wraz z obrożą. I chyba tyle. Duplikuje kartę w talii. Zawsze można wziąć sekretną broń w szukaniu adrenaliny. Są te bezpieczne wybory. Albo jeszcze jeden powidok. Startowe ręce. Efekty duplikujące karty duplikują także i wszystkie inne właściwości, jak na przykład przypisane relikwie, tak jak zabutylkowany grom, czy też no, ulepszenia. Jedno bądź więcej, jeżeli niektóre karty mają możliwość ulepszenia kilkukrotnie. Więc trzeba o tym pamiętać. Jeszcze jeden sklep. Kunaj. No my nie zarzucamy atakami, ale czemu nie? Akabyko. Sekretny ruch. Kolejna karta, która po prostu upłynnia talię. Działa tak jak sekretny atak. Możemy dobrać umiejętność. Wyrzucamy kartę. Te ze sferami są... No. Ta ma X. Więc... Kurwa, naprawdę trudno coś tutaj wybrać. Wielki finał. Jest niewielka szansa, że to się uda rzucić. A kosztuje 0, więc... Raczej nie chcemy tego używać. Tak czy siak. Lepiej zostawić na marazm. Hipersześcian. Nie chcemy więcej kart. Zobaczmy, co on zaproponuje. Nie. Elita. Rodzinomantka. Okej, ta tura będzie... Ta tura będzie groźna. Wszystko kosztuje tyle, co nic. Oczywiście kolejność spieprzyłem. Mam akabyko, więc to znajduje bardzo dużo. To rzucimy na bossa. No i tu przydałoby się wszystko rzucić, ale no... Ta obroża nas naprawdę trzyma, na smyczy. Cóż. Barwiemy troszkę. To jest dziwna karta. Nie jest jakoś jest bardzo efektywna bez ulepszenia. Za X możemy dobrać X kart w następnej turze i zyskać X energii. Czyli pensa się takie dobranie kart za darmo, dopiero w kolejnej turze. Nic gwarantuje to, że będziemy mieli bardzo duży wybór kart. Aż za duży. Mamy marazm. Rzucamy hiperpromień. Bo mam stalówkę. Aha, to już ją załatwię. Tak, matematyka jest trudna. Zegar słoneczny. Gruszka w butelce, lepszy niż to. Nie potrzebujemy nic z tego. Możemy zyskać maskę za 150 zł. To się składa, że nie ma po drodze więcej sklepów. Cóż, nie będzie. Myślałem, że zagarniemy trochę więcej relikwii. Wulkaniczne jajo, zakrątwę. Niestety nie jest to użyteczna relikwia w żaden sposób. Zaczynasz spadać. Musisz jedną kartę usunąć z talii. Ta jest zbyt powolna, więc się chętnie jej pozbędę.
O! Trafiliśmy na jeszcze jeden sklep. Ale i tak nic nie możemy kupić. Otrzymaj dwa razy szaleństwo, otrzymaj cierpienie, no... Opcja... Z najmniejszym efektem negatywnym straci tylko 4 życia. Okej, rzucam nasze powidoki. Wow, bo po prostu kosmos energii, a nie możemy jej wykorzystać. To rzucę, żeby zbankować energię na kolejną turę. W sumie eksplozja zwłok. To była karta, którą było warto dobrać na sam koniec. Impuls, hologram. No, jak przewidywałem, jest to dosyć łatwe wyzwanie. A trzeba się trochę pogłowić. Gdybym wiedział, jak ta talia pójdzie, to bym wziął inną relikwię niż obroża. No cóż, nie da się wszystkiego przewidzieć. Daj nam pełen blok. W tej turze powinniśmy w stanie ich załatwić. Okej. Okay. Dobrałem nie to, co trzeba. Trzeba było eksplozji zwłok. A to w sumie już załatwiam sprawę. I naszym przeciwnikiem jest Ślimak, celność, no bezużyteczna akurat moc, czasem tak bywa, więc spalamy nasze powidoki, używamy tej celności, żeby się pozbyć stali, spalamy wszystkie mikstury ze statycznym efektem, spalamy wszystkie moce, co chyba, klonowanie, no bo co mam z tym począć. W tej turze zagram 6 kart, gdzie sam raz 11. Więc na pewno echo. To możemy zagrać. Hologram. Trochę bloku nie zaszkodzi. Oj, trzeba było zagrać echo ze wzmocnieniem. A, ale ze mnie sierota. Więc widmowy zabójca. To tylko, żeby zbankować energię na kolejną turę. I hiperkron. Udało się trochę zblokować. Trudno zdecydować, które... Jaki zestaw kart jest najlepszy. Więc dwa razy bufor. Czy to da nam pełen blok? Kurde, prawie. Stracimy ten bufor mimo wszystko. Szkoda, ale nie potrzebujemy tej widmowej formy. 1005 razy 2. I jęk. I zagramy 3 karty, żeby no... Zakręcić kołem. Wydaje mi się, że ta tura jest bardzo prosta. Marazm osłabi go drastycznie. Aczkolwiek... No
Nie, żadna inna kombinacja nie ma sensu. To zmniejszyło go siłę o 26. A to jednak zadziałało zdublowanie. Co ja pomyślał? Więc o, możemy zagrać elektrodynamikę. Albo nie, gdybym zabójca, ale dwa. Elektrodynamika. Atak. Pamiętam, gdy uzyska pół życia, dojdzie do połowy życia, wtedy się uleczy i zdejmie wszystkie neutralne efekty, negatywne efekty, tak jak to właśnie obniżenie siły 26. Więc chcemy jakby przygotować się do tego momentu, zrobić super potężny atak, albo gdy będzie miał tyle mniej niż pół, żeby go zamieć od razu, albo tuż po tym jak się uleczy. Trudno powiedzieć. Hiperpromień razy dwa. W sumie mamy sfery, które zadają całkiem dużo obrażeń. Więc może restart? To nie jest karta, która się dobrze dubluje. Zrobimy tak wyszukanie, wzmocnienie. Rzucimy to dwukrotnie. Okej. Teraz atakuje. Więc jeżeli go w dwie tury uda się zabić, to nie zdąży się uleczyć. To jest niepotrzebne. Więc dwa razy widmowy zabójca. Tęcza. Wyładowanie. Hiperpromień stolówka do 104. I w tej turze z widmowym zabójcą powinno być mniej. Wystarczy jeden czy dwa dobre ataki. Okej. Okay. Lightowo. Ale trochę zbyt chaotyczne. To wszystko.